Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy siew lubinu. Tata uprawia. Ja już mam przygotowany siewnik. Przemek jest w 6220, z towarem jedzie. Wykonywałem dzisiaj opryski, ale jest za ciepło. Skończyłem o 11 gdzieś, jest która. Przygotowaliśmy się, jest 12:40. Babcia. Ciepło się zrobiło dzisiaj. 25 stopni. Ma być do 27 nawet, kurde. No i ten trudny nasz wyjazd na szosę, nie? To jest to. A, najgorszy jest wyjazd, później już jest super. Tutaj już z górki. Najgorszy jest ten wyjazd, bo wiecie, to jest kurde, tutaj zawsze ciężko. Trzeba uważać. Jedziemy sobie z Przemkiem powoli. Prawko zdał na B. Na B plus ETS zdał, więc może jeździć. Czemu nie? Napęd mamy wyłączone? Mamy wyłączone. I jak ty mnie słyszysz na radiu? Słyszę cię, łączyłem. Łubinu mamy 6300. Trochę nam zabraknie. Siejemy 180 kg na hektar. Ale mamy jeszcze stary łubin. On też kiełkuje, więc nie ma problemu. 6220 markowy jeleń wolniej jeździ, bo nie utrzymujemy takich wysokich obrotów, żeby jechał 40. Tam 2200 obrotu, to tak jest dużo na silniku. To jedzie gdzieś 37 km. Coś takiego. Jedziemy. Transportujemy łubin, który będzie dzisiaj siany. Dalej trochę. Tutaj dalej. Chyba Marek nawigacji nie umiał ustawić, to koło robi pole. Niemożliwe jest. Tam tylko dwa przyciski. Dojechaliśmy. Towar dostarczony. Adrian szykuje się do siewu. Pan Marek tam dalej jeszcze uprawia. Napęd włączamy na auto. I co? PS ściągamy. 1700 obrotów. Kamień to jest. Gdzie? No, wyciągnij go. Ale on nawigacji nie używał i w koło jeździł. No ale zrobił, tak? No. Wezmę może dron od pole, to jeszcze złapię pana Marka, jak uprawia. Od miedzy wertepy. Kurde, zaraz mi się picie wyleje.
Przemek pojechał kamienia wyciągać. Mini akcja, wyciągamy wielkiego kamienia i przewozimy go gdzieś tam na brzeg. Mamy nawigację ustawioną, wszystko gra, tylko powiem wam szczerze, że FJ Dynamic lepiej siuma sygnał i mniejsze błędy popełnia niż ta. Niby proste, uprawione, wszystko elegancko, a nieraz do 10 cm zejdzie, bo tutaj już jest lepiej, 2-3 cm to jest super. Ale są miejsca takie, że 10 cm poszykuje. Sieje na zagony. Nie wiem, czy mi dobrze to pokryje później. Niby mówią, że przesunięcie ma to. Kamień to jest taki zwolnia. Niby przesunięcia robi ta nawigacja bez RTK. Taką opinię słyszałem. Trzeba by było RTK dokupić te uruchomienie. Niby 15 tysięcy złotych za samo uruchomienie. Kurde, cały czas coś. Siewniczek sobie ładnie pracuje na monitorze od rozsiewacza, 180 kilo, pięknie utrzymuje, widzicie, w ogóle wahań nie ma. Normę to on trzyma. 3340 odmuchowe. No i kurde, czemu ty mi tak wariuje jeszcze nawigacja? Ślaczki robi. Pół na godzinę, bo ja za szybko jeżdżę, co? Już obrócił widły, teraz będziemy je zasypywać jeszcze raz. Koło 900 kilo mamy wsypane i zasiane mamy 4,4 hektara. No i tak to wygląda, muszę się przyzwyczaić do tego ciągnika. Nie słychać odgłosu. Cicho, za cicho. Kurzy się, i to jak? 830 kilo, 900, kurde, 70 kilo zostało nam, powinniśmy wrócić. Na pewno wrócimy. Tu jest taki piaseczek straszny, trzeba zwolnić. Bo nie prowadzi się w ogóle na piachu. Jakoś wtedy trochę więcej ziemi łapie i ciężko ma, paluje. Robię ślaczki. No, akurat 20 kilo powinno zostać gdzieś tam. No, dojeżdżamy do końca. Dobra. Opuścimy. Muchałę wyłączymy. Idziemy wysypywać. Jasny gwint! Ale to ciepło dzisiaj. Gorąco, nie? Jak sprawdza się nawigacja? No na razie już teraz ogarniam, o co chodzi, nie? Będę musiał, jakby to powiedzieć, przeprosić ją, bo czułość musiałem sobie ustawić, bo na początku tak falowała, bo strasznie słabą czułość miała skrętu. Dopierdoliłem trochę więcej ognia i teraz lepiej skręcam. Przemek odmyka plandekę.
zostało 20 kilo. Elegancka sprawa, nie? Jo. Dobra. Ej, pojedziesz do sklepu coś kupić do jedzenia, co? Dobra. Tutaj był sklep? Był, ale oni mają, nie wiem, od 10 do 15 przerwę. Co ty gadasz? To jest 16, nie? Tak. Kiełbasę, bułeczki weź. Dosyć to idzie, nie? No jak... Nawet fajnie. Na jaką? Jakieś tam tu obrobisz, czy już obrobiłeś to kółko tam? To kółko obrobiłem już. Muszę się przyzwyczaić. Przemek przyjechał, przywiózł jedzenie. Chodź. Co tam przywiozłeś? 5 litrowych, masz 1,5 litra. Mało cię? Kurde. Co jemy? Kurwa, nawet kiełbasy nie mają, serio? Nie było. Trzymaj, no trzymaj. Co trzymaj? No ten. Zmykam. Trzymaj. Trzymam. No. To twoje, czy moje, czy kogo? Wszystko twoje, tylko się podzielimy jak? Tutaj bułkami i... A to ty sobie wziąłeś też tam? Do picia wziąłem sobie energetykę, a resztę sobie tam zostawiam. A to nie chcesz? Tam sobie resztę zostawiam, tutaj sobie zjemy bułkę z kiełbą. No to idź ten. No dobra, to co mi daj, a resztę sobie weź i zjedz. To nie chcesz mnie tutaj? A to chcesz jeść tutaj? Bułka z kiełbą tutaj. No, no dobra, no to rozumiem, to chodź. Osi i ten, tego zostawiam tam. Teraz już kumam, baca. Teraz już chodzisz. Dobra. Tamtą kiełbę, taką kiełbę dla mnie? Tym się podzielimy, bo suche miała tylko to. To chyba jest to samo, co wcześniej jeżdżasz, więc nie? No to wziąłem jeszcze kawanosy. Dobra. Czy ognisko robimy? To bym nie miał podpowiedź robić. Na jedną kiełbę chcesz ognisko? A bo nie będzie na co nadziać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest piąty, dobra. Kierownica się nie obraca? Nie. No i kończymy to pole. 18 hektarów gdzieś pokazuję, ale tutaj gdzieś 17,5. Może i tak by było. Ja się ewakuuję szybko z tego pola. Przemek już potrzebuje opryskiwać i jadę jeszcze pryskać rzepak. Kurde, ale kurde roboty jest. No i pryskamy rzepak. 22. Już jest. Nie wiem, czy ja dzisiaj to skończę. Może mi się uda. O 6 rano deszcz. Rosy nie ma, wiatr jest. Ochłodzenie idzie. Trzeba dzisiaj to wykonać. Prawdopodobnie, jak się uda, bo idzie deszcz, wiatr i nie będzie pogody na to. A w dzień już nie można. Jeszcze zielony pomk jest, ale ja kurde nie chcę w dzień, bo to wiecie, latają pszczółki. Gdzieś jakiś pośpiech jest nieraz.
gdzieś tak po prostu na narośnikach jest, bo nie podopryskane, nawóz nie podochodził i szybciej po prostu chce zakwitnąć. O, tak jak teraz by było, to by super było, może nie będzie padać, może nie będzie wiać.